jestem mężem sekretarki pani męża. Słucham? Mężem sekretarki pani męża. Sekretarki męża. Właśnie. Nie bardzo mnie obchodzi, czyją żoną ona jest. Teraz zamykamy się na łańcuch. Teraz nosimy dżinsy. A wiesz, że przyłapałam ich na tym? Na tym? Tak, w jego biurze. Weszłam niezapowiedziana w porze lunchu, no i proszę, byli na biurku. Na jego biurku. To musiałaś się zdziwić, co? Nie. To oni się zdziwili. Ja byłam zdumiona. Co? Chciałabyś? Bo ja mógłbym z tobą spróbować, naprawdę. To była najbardziej zniewalająca propozycja, jaką kiedykolwiek miałam zaszczyt usłyszeć. No, no nie wstydź się. Nie, bo zrobiło mi się ciebie żal. A gdzie jest to twoje skromne miejsce? Potter's Bar. To nie bardzo cię pasuje, co? Nie, no malutkie mieszkanko, urocze, blisko autostrady. Trochę głośno, co? Ja widzę, że to cię wszystko bawi! Rosie, no ja chciałbym, żebyście się poznały. Mogę ją tu przyprowadzić. Ale ty masz tupet. No naprawdę, żebyście się zaprzyjaźniły. Zaprzyjaźniły? Dlaczego ja o tym nie pomyślałam? No, mogłybyśmy razem pójść na lunch, porozmawiać o menopauzie. Za 20 lat też będzie musiała przez nią przejść. Larisa to jest Rosie, moja... Żona. Rosie to jest Larisa, moja... Ta na boku. Mogę cukier? Kiedy już minie pierwszy szok, to zrozumiesz, że ja ci nic nie ukradłam, prawda? Złotko mi wszystko powiedział. Robiłaś co chciałaś od bardzo dawna i bardziej zajmujesz się pracą niż nim. Muszę przepraszać młodego ogiera, że mieszkam we własnym domu. Yes. Lepiej być ogierem niż szkapą. O no, co za dowcip, no, Woody Allen byłby z ciebie dumny. A, proszę, chcę być na świat! Dzwonię do szpitala. Czekaj, to ja ją zawiozę! Jak kurczaczki na rowerze! Co się tutaj dzieje? Mam ci Flusie albo Flusie! Mój Boże, tylko nie tutaj! Poproszę karetkę, tak, Churchill Street 12. Kurze, Fredko, będę ojcem, czemu to przecież nie jest wspaniałe? Jeśli widzimy, że za 6 miliardów za dużo! Wychodzi!